Cześć, dzień dobry, witam. Robię śniadanie, grzanki tu. Tutaj robię takie guacamole. Nie miałam w ogóle normalnego pomidora i musiałam użyć dużo takich koktajlowych, przez co będzie dużo skórek. No ale trudno, zje się. I tak będzie smaczne, także tutaj już sobie przygotowałam to, dorzucam do tego to guacamole. Robię grzanki, a i na to jeszcze łososia, także o, herbata już gotowa. I słuchajcie, chciałam miło zacząć dzień, ale muszę się chyba troszkę wprawić w niego trochę lepiej, troszkę bardziej pozytywnie. Także witam się teraz, a przyjdę później. To sobie może trochę pogadamy. Powiem wam, co tam dzisiaj będzie, bo jakoś tak mam ochotę ponagrywać, bo trochę też to jakby odciąga moje myśli po prostu od innych rzeczy. No ale dobra, zaczynamy ten dzień, także zapraszam i zobaczymy, co tam dzisiaj się wydarzy. No dobrze, słuchajcie. Gotowe śniadanie, także smacznego i widzimy się za chwilę. Nagrywałam właśnie na Instagram, ale pomyślałam, że tutaj jeszcze przypomnę. Ja wam kiedyś pokazywałam, że kupiłam takie urządzenie na Allegro i ono naprawdę działa. Tutaj już mi została resztka. Widzicie te zacieki? To w ogóle ja nie wiem, co to jest, bo to jest, wiecie, gładkie, tego nie da się domyć, żaden płyn tego nie domywa i to urządzenie naprawdę działa. Także ja już tutaj miałam to wszędzie, na całym tutaj tym kółku. Ale już wiecie, troszkę działam i faktycznie wystarczy troszkę poszorować i idealnie to nie rysuje płyty, bo to jest tak właśnie stworzone, że ma tej płyty nie rysować. To jest też do szyb ewentualnie, jak macie jakieś, wiecie, nie wiem, naklejki przyklejone czy jakieś ślady, to można spokojnie to też tym usunąć. No i zobaczcie, i to genialnie usuwa takie ślady, które no wydawałoby się naprawdę, że niczym już się ich usunąć nie da. Także bardzo polecam, mogę wam podlinkować, jak znajdę to moje urządzenie. Ja kupowałam gdzieś na Allegro. I zobaczcie, no rewelacja. I tu jest takie przed, po. No. Także co jakiś czas muszę sobie właśnie tego użyć, ale no, jak działa, to super. Dobra, także polecam wam, jakbyście potrzebowali. Ja tutaj kończę, przecieram to, myję i będzie wszystko czyściutkie. Dobra, jeszcze pokażę wam efekt po. Tutaj też coś jakby widać, ale tego nie da się doczyścić i to jest takie. No widać to w aparacie, bo tak akurat światło pada, ale tak jak się wymyje płytę, to już nie ma właśnie tych śladów. No to też trochę po prostu inaczej wygląda. No ale dobra, jest czysta, usunięte wszystkie ślady i na żywo prawie że jak nowa. Witam z tej strony. Słuchajcie, wydaje mi się, że po tej naprawie tego aparatu naprawdę te kolory są takie inne. Wszystko jest takie mega ostre, tak mi się przynajmniej wydaje, ale są takie albo duży kontrast, a może muszę to zmienić. Kontrast, ale wszystko jest takie chłodniejsze, mam wrażenie. Ale dobra, przychodzę, słuchajcie, na chwilę. Zanim wpadnę w wir pracy i wszystkiego i nie będę miała czasu i nie będę mogła się odezwać, stwierdziłam, że przyjdę, chwilę sobie pogadamy. A przy okazji dwa tematy mi się przypomniały, stwierdziłam, a powiem wam, bo dostałam ostatnio właśnie takie komentarze, akurat prostowałam włosy i mi się to przypomniało, że dlatego zacznę może od tego, że na telefonie, jak sprawdzam komentarze, to po prostu często widzę tylko ten pierwszy i nie widzę jakby dalszej komunikacji i dalszych komentarzy, które się pojawiają. Ja muszę tego konkretnie albo gdzieś wejść, albo poszukać, albo do tego wrócić, a bardzo często po prostu, nie, wiecie, nie, no nie wrócę do tego komentarza i nie będę scrollowała po prostu 15 tysięcy stron. Także często ja po prostu tego nie widzę i zdarza się tak, że jak na przykład jakiś komentarz wpadnie w takie pole, gdzie muszę je zaakceptować, to wtedy po prostu widzę na przykład różne inne. I tym sposobem właśnie ostatnio robiłam takie czyszczenie i znalazło się tam dużo komentarzy właśnie a propos prostownicy pod tym filmem, gdzie prostowałam chyba nawet już tą nową. I moim zdaniem ona już wtedy naprawdę lepiej działała i było lepiej. No ale w każdym razie było dużo komentarzy, że wiecie, że ja to robię źle, że w ogóle kto tak prostuje włosy, że w ogóle, że, no, że wszystko źle, że to źle wygląda, że ja powinnam to podzielić na pasma, że powinnam dłużej przeciągać. I powiem wam szczerze, słuchajcie, ja tak włosy prostuję od nie wiem ilu, od 15 lat i ponieważ to się wcześniej sprawdzało, to ja nie będę teraz stała, ja przepraszam, ale ja nie będę stała i prostowała włosów 15 minut i dzieliła ich na pasma i podpinała klamerką i to i tam. Mi się po prostu nie chce, więc ja po prostu bazuję na swoim doświadczeniu poprzednim i skoro poprzednia prostownica potrafiła,
a jakaś nie potrafi, to dla mnie ona po prostu jest zła na tej zasadzie, bo ja się już przyzwyczaiłam i ja nie będę się dostosowywała do takich sprzętów, to tak Wam powiem. Także jeżeli kogoś boli to, że one nie są idealnie wyprostowane, że są pofalowane, no tak. I to jest maks, co ja mogę zrobić. Albo mogę ewentualnie sobie ponarzekać, ale prawda jest taka, że żeby one były idealnie proste, to ja powinnam je po prostu rano umyć, wysuszyć i wtedy wyprostować. I może wtedy. A i tak by się powyginały, bo moje włosy bardzo szybko się wyginają od, nie wiem, od tego, że je założę za ucho na przykład, czy w gumkę je zwiążę. Także, no, wiecie, no trudno, są jakie są. Jakby to nie jest koniec świata, mi się wydaje. Ale wiele osób naprawdę traktowało to jako poważny, wielki błąd i że ja naprawdę źle robię i źle, no i jak to ma dobrze wyglądać, jak po prostu jest źle i powinnam robić inaczej. A drugi właśnie komentarz a propos tego, że czasami jest chaotycznie i że na filmach i że mówię chaotycznie, że się nie przygotowuję i tam na szczęście zdania były podzielone i właśnie cieszy mnie to, jak często widzowie odpowiadają i właśnie ktoś powiedział, że no jak chcesz, żeby to wszystko było poukładane, składne, no to w telewizji, to telewizja tak wygląda. No ja tutaj nigdy też nie okłamywałam, że to będzie mega profesjonalne, bo to jest życie, mi się wydaje i ja też przychodzę, kiedy mogę, ja też często nie mam czasu i ja się też nie będę przygotowywać, natomiast tam był potem jakiś komentarz, że no tak, ale niektóre youtuberki to się właśnie przygotowują, robią sobie jakieś notatki, piszą sobie jakieś rzeczy na karteczkach i przepraszam, ale widzicie to, że ja będę robiła jakieś notatki na karteczkach, żeby Wam coś powiedzieć w punktach, nie wiem, po kolei, żeby to nie było chaotyczne. No ja się staram, ale tak jak mówię, czasami przychodzę, bo mam akurat chwilę i to będzie nieskładne i to będzie chaotyczne, bo ja czasami taka jestem, a też przychodzę tutaj trochę dla rozrywki i też, żeby się trochę rozerwać, wiecie, ja muszę być mega poukładana, profesjonalna i wszystko na czas i wszystko zrobione dobrze i raz a dobrze i ja taka muszę być w pracy, wiecie, ale trochę luzu więcej, więc tak może po prostu, wiecie, przypomnę, że będzie chaotycznie. Będzie i ja nie będę chyba robiła notatek do filmów żadnych, no chyba, że chcecie. Nie, no żartuję oczywiście, ale możecie dać mi znać, co wy na to. W każdym razie, no widzicie to, żebym na przykład z kartką usiadła i Wam opowiadała spontanicznie o tym, co się dzieje. No nie wiem. Ja generalnie gdzieś tam wiem, co chcę powiedzieć, ale po prostu czasami, wiecie, to umyka. No, no normalna rzecz. Ale, no właśnie, to może jeszcze przejdę do tego, co dzisiaj, bo jestem bardzo, jakby bardzo bym chciała, żeby moje plany się udały, bo zaplanowałam sobie na, że skończę dzisiaj o czasie, także potem zrobię sobie jeszcze listę rzeczy, które muszę kupić. Chciałam jechać na zakupy, chciałam załatwić to, co powinnam załatwić jutro, żeby już mieć z głowy. I między innymi właśnie są to też zakupy, także chciałam, żeby to wszystko się udało. Przede wszystkim chciałam skończyć o czasie i już wiecie, mieć wolne i mieć wolne i się cieszyć. Także to. A potem co tam jeszcze przyjdzie do głowy, to pewnie Wam powiem. I jeszcze przy okazji chciałam Wam powiedzieć o książce, którą właśnie ostatnio czytam i czytałam, to jest Szczęśliwy jak Duńczyk. 10 powodów, dla których Duńczycy są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Malen Reydal. To jest dziewczyna, która jest Dunką, która też miała okazję pomieszkać trochę w innych krajach, popracować trochę dla różnych firm i bardzo ciekawie opowiada o tym, dlaczego Duńczycy są właśnie najszczęśliwszym krajem na świecie. Trochę jest tutaj statystyk, trochę jest danych w porównaniu na przykład do innych krajów, trochę jest jej doświadczenia, ale takiego, które też poparte jest jakby, nie wiem, charakterem, czy taką, takimi cechami narodowymi, powiedzmy, Duńczyków. Dlaczego coś się sprawdza, dlaczego nie, dlaczego oni tacy są, dlaczego przykładają tak dużą wagę na przykład do konkretnych rzeczy. Także powiem Wam szczerze, że książka jest bardzo ciekawa. Oczywiście ona nie zmieni Waszego życia, bo tutaj ani to poradnik, ani nic, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie i dlaczego ludziom żyje się lepiej, to myślę, że to jest bardzo ciekawa książka. Ona mi też uświadomiła, że no, często to właśnie zależy też troszkę, wiecie, od naszej takiej narodowej mentalności, powiedzmy, tak, od naszych, nie wiem, nawyków, czy od tego wszystkiego, co przez lata jest pielęgnowane, ale, no wiecie, to zawsze można zmienić i mi się wydaje, że to jest właśnie bardzo fajny punkt odniesienia, żeby się zastanowić, dlaczego gdzie indziej na przykład jest lepiej, co można byłoby zmienić, tak jak w pracy, wiecie, tak jak w pracy, w swojej codzienności, czy w jakichś zadaniach, które robimy, no generalnie w tym, co robimy, jak coś nam nie pasuje, to staramy się to zmienić, prawda, pracujemy nad tym i ja myślę, że tak samo jest po prostu, powinno być z krajami,
gdzie jak coś kuleje, jak coś nie działa, to właśnie można byłoby to naprawić. To jest też bardzo ciekawe właśnie, wiecie, jak należałoby do tego podejść, dlaczego, że może to, że coś na przykład nie działa, dlatego, że nie jest brane w ogóle zdanie ludzi pod uwagę na przykład, że nie jesteśmy też takim narodem, który jest taki, nie wiem, społeczny, że nie jesteśmy tacy pro, żeby nam było, nie wiem, dobrze, ale żebyśmy szanowali się nawzajem, tylko my tak trochę w drugą stronę, więc to są takie ciekawe różnice i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy właśnie punkt wyjścia do tego, że można byłoby coś zmienić, tylko ludziom powinno się chcieć i też myślę, że odpowiednie osoby powinny się tym zająć, osoby, które są na tyle, nie wiem, otwarte, na tyle świadome, na tyle może, nie wiem, wykształcone albo doświadczone, które wiedzą, że takie rzeczy na przykład się sprawdzają w innych grupach społecznych, czy w innych społeczeństwach, czy w innych państwach na przykład. I dlaczego tak jest, z czego to wynika. Więc ja myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawe, warte zastanowienia się. I nie wiem, do takich prostych rzeczy, jak nam się wydaje, jak nie wiem, podatki, tak, czy nie wiem, służba zdrowia, jakby wszystkie takie rzeczy, które często są takim tematem triggerującym, prawda, do kłótni, do jakichś dyskusji, że to są rzeczy, które naprawdę mogą sprawiać, że ludzie czują się bezpiecznie, że ludzie czują się dobrze, są zadowoleni i zmienia się troszkę ich też mentalność właśnie, bo na przykład Duńczycy to podobno są narodem, który też tak nie goni za pieniędzmi dla nich, ponieważ oni też mają zupełnie inną sytuację, właśnie taką społeczną, taką zupełnie inne mają na przykład, wiecie, takie socjalne zabezpieczenie, powiedzmy, darmowe szkolnictwo, służbę zdrowia. To są wszystko rzeczy, które ich tak zabezpieczają, dlatego oni też nie mają takiego poczucia, że muszą gonić za pieniędzmi. To są ludzie, którzy nastawieni są raczej na to, żeby robić to, co sprawia im przyjemność i na tym bazować. I jak coś im nie pasuje, to po prostu to zmieniać. Także to jest bardzo ciekawe i tak jak mówię, fajna książka, życie Wam nie zmieni, ale generalnie fajnie wiedzieć i myślę, że to jest jedna z takich ciekawszych, bo ciekawy naród po prostu też. I to są takie fajne rzeczy, że jak ja to czytam, to myślę sobie, no fajnie, że tak się czują, że czują się właśnie bezpiecznie, że czują się dobrze w towarzystwie, że jakby dbają o siebie nawzajem, także to jest bardzo ciekawe i dlatego Wam o tym mówię. Bardzo fajna książka, także jak macie ochotę, ja ją kupiłam w Dedalusie, także 12 zł, jakby ktoś miał ochotę, myślę, że może jeszcze będzie. No dobra, słuchajcie, to ja tymczasem uciekam, widzimy się później i zobaczymy, co tam z moich planów wyjdzie. Mam dwa w jednym, zrobiłam kawę i od razu drugie śniadanie, które będzie moim obiadem chyba, ale nie chcę się tak kompletnie zaniedbać, żeby zjeść śniadanie, a 10 godzin później zjeść obiad, także zrobiłam sobie drugie śniadanie właśnie i co? No i zjem i dalej do roboty. Także widzimy się później. Właśnie zrobiłam listę zakupów, także jadę. Niedawno skończyłam. Powiem Wam, że pogoda jest okropna, pada deszcz, jest ponuro, buro, już w ogóle oczywiście słońce zaszło, już się, wiecie, robi ciemno, bo też już jest całkiem późno, ale dobra, mam robotę do zrobienia, także nie rozczulam się, wiecie, nic robię co sobie zaplanowałam, także jeszcze chcę do jednego sklepu skoczyć, bo potrzebuję torebkę na prezent. Także to chciałabym załatwić, no i tak jak mówię, te zakupy. Zrobiłam sobie całą listę rzeczy, które potrzebuję, dokładnie do jadłospisu. Także mam nadzieję, że wszystko będzie. No i jadę to załatwić, żeby już było załatwione i wtedy już będę miała taki spokój. Mam nadzieję, że tak jak mówię, wszystko uda mi się załatwić. I wracam. I w końcu mogę odpoczywać i cieszyć się wolnym. I tak bardzo tego potrzebuję. Po tych ostatnich kilku dniach, po tym tygodniu, bardzo takim stresującym i mega dającym w kość. Cieszę się, że w końcu będę mogła odpocząć. Dlatego też planuję po prostu sobie same, wiecie, same fajne rzeczy, same przyjemności. Także tak jak mówię, nie siadam, tylko zrobię to, co mam do zrobienia, póki mam też energię. No i tak. Także odezwę się do Was pewnie później. Teraz jadę, chociaż no, ta pogoda nie zachęca, powiem Wam, naprawdę. Jakby sama pogoda oddaje, też mam wrażenie, nastrój i jakoś tak... No nic, może jutro będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Mama mi jeszcze w ogóle powiedziała, że jakieś wiatry mają być, że coś. Ja o tym nie słyszałam, ale przyznam szczerze, że ja w ogóle niczego nie słucham. To jak ktoś mi nie powie, to ja nie wiem, co się dzieje za bardzo. Także może i mają być coś, nie wiem.
No w każdym razie jadę teraz pozałatwiać i mam nadzieję niedługo wrócić i będę się odzywać dalej. Także tymczasem uciekam. Jestem już, udało mi się wszystko załatwić, a nawet więcej niż chciałam, także fajnie, zaraz wam pokażę moje zakupy. I słuchajcie, wróciłam do systemu robienia zakupów raz na tydzień i do konkretnego jadłospisu. I skutkuje to tym, że wydałam chyba około 250 zł za to wszystko. Także mam wrażenie, że mniej wydaje, jak sama sobie to planuję. Co prawda nie jem wtedy 4 posiłków, tak jak jest według tych jadłospisów na przykład, ale, ale mam wrażenie, że dużo mniej wydaje pieniędzy, jak sama sobie to planuję. No ale nic. Wróciłam do tego, zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Testuję nowe rzeczy, także pokażę wam teraz, co kupiłam. Sporo tego. No i mam nadzieję, że wiecie, że te nowe przepisy będą smaczne, znajdę swoje ulubione i potem będę sobie też wybierać, a żeby wiedzieć, ja po prostu lubię przetestować wszystkie, ale o tym wam powiem tam przy okazji gotowania, a dzisiaj pokażę wam właśnie haul spożywczy, taki spory, naprawdę największy. Dawno nie robiłam takich zakupów, kilka miesięcy temu, tak przyznam szczerze. Także dobra, jedziemy. I też myślę, że niektóre rzeczy będą jakby na dłużej, że nie tylko na, wiecie, na jeden tydzień, tylko niektóre trzeba kupić, żeby były, bo się nie wykorzysta wszystkich. I mam tak, tutaj ziemniaki. Wzięłam całe takie, bo mi się nie chciało wybierać. Pieczarki. Tu mam tak, te tortille pełnoziarniste. Wzięłam też taką sałatę, bo nie było innej. Tu mam ananasa w puszce, mam tutaj marchewki, pietruszkę. Dobra, tutaj jakieś pierdoły. Mam jedno awokado. Wzięłam to, no zobaczymy, czy będzie dobre. Jak nie, to przerzucam się tylko na te małe. Ogórki kiszone, takie były. One chyba nie do końca mi smakowały, z tego co pamiętam, ale nie było innych niestety. Wzięłam mąkę orkiszową, bo takiej to jeszcze nie miałam, no a taka jest w przepisach, więc oby się przydała i sprawdziła. Dwa pomidory. Niestety, no szybko trzeba je zjeść, bo wiecie, jak to jest z pomidorami teraz. Kiwi, mandarynki. I tak, tutaj mamy te marchewki, tutaj jest trochę na biało i mam tak, bardzo dużo jogurtów i kupiłam jeszcze te w większym opakowaniu, bo stwierdziłam, że po prostu będę sobie je ważyć albo coś, bo nie chciałam mieć tak dużo takich małych po prostu pudełeczek, wiecie, tych małych, one są po 200 gramów, więc stwierdziłam, że po prostu wezmę sobie te większe. Mam tutaj jeden serek camembert, mam lekki bieluch, dwa tutaj mam twaróg chudy, skyr waniliowy i taki serek wiejski, lekki też z Pilosa. Tu już było, tu mam sok taki z cytrynkę, tu mam papryki żółte, były, nie było czerwone, więc wziąłam żółte. Mam tutaj też szczypiorek, cebulę, mini mozzarella, jedno opakowanie, mam tutaj banany, brokuł, koncentrat pomidorowy, bo nie wiedziałam, czy mam, więc mówię, a dobra, wezmę, kupię. Dwa chleby, jeden zaraz zamrożę, tu mam bułki, grahamki i jajka. I to wszystko. Tak, i to wszystko stąd, także już nic więcej nie mam, to całe zakupy. No wiecie, ja po prostu bardzo dawno nie kupiłam tak dużo i tak dużo mi tutaj nie zajmowało miejsca, po prostu cały blat. Ale kupiłam jeszcze dwie takie pierdoły. To są te płatki kosmetyczne, one mają 100% bawełny, więc kupuję je w Lidlu. I wiecie co, przy kasie znalazłam choinkę i powiedziałam, kurde, ja nigdy nie miałam tej choinki w swoim aucie. I to jest zapach jakiś Arctic White, jak zobaczyłam te góry. To mnie przekonało, mówię, ciekawe jak pachną góry i nie wiem, jakieś jezioro czy morze. No ciekawa jestem, więc zobaczymy. Ale stwierdziłam, że chcę sobie kupić i zaszalałam. Kupiłam choinkę do auta. No i to wszystko. To tyle. Udało mi się też kupić torebkę na prezent, kartkę. O, ale tych zakupów mam wrażenie naprawdę całkiem sporo, także ja to teraz chowam. A, jeszcze tutaj wam nie pokazałam. Tak, ser taki w plastrach. Potrzebuję jeden, więc mam nadzieję, że resztę zjem po prostu w kolejnym tygodniu. Wzięłam też taki filet, szynka z fileta drobiowa, bo tak naprawdę powinnam wziąć, tylko ja nie pamiętam, taką wegańską wersję, czy tam wegetariańską wersję właśnie jakiejś wędliny, ale stwierdziłam, że chyba jedna... A, no i dorsza. I dorsza. To też muszę jeszcze pakować, bo tutaj jest dwa razy więcej niż potrzebuję, więc muszę go sobie pokroić. Część zamrożę, a część będę przygotowywała. Także o! Całe moje zakupy. Idę to chować teraz. I już mogę odpoczywać, tak jak planowałam. Przychodzę po jakimś czasie. Ostatnią godzinę, słuchajcie, chyba spędziłam na przymierzaniu tych ubrań z H&M-u, które zamówiłam jakiś czas temu. Bo akurat miałam spodnie na sobie, to mówię, przymierzę. I przymierzyłam.
Nad kilkoma rzeczami muszę się jeszcze zastanowić i przyznam Wam szczerze, że właśnie jeszcze nic nie oddałam, bo tak właśnie nie wiem co, nie wiem jak i tak przymierzyłam i muszę się chyba z tym przespać, więc... Więc tak, na tym spędziłam ostatnią godzinę i co? I w ogóle jest 20, więc tak naprawdę jeszcze bardzo wcześnie, jeszcze muszę tylko film dokończyć na jutro i tak naprawdę mam wolne, także powiem Wam, że też ostatnio miałam taki czas, kiedy nic nie planowałam, kiedy właśnie dawałam sobie czas na odpoczynek, na, wiecie, na książkę, no po prostu totalnie zero spiny, zero takich oczekiwań, żadnego ciśnienia, po prostu nic, po prostu, nie wiem, pracowałam w ciągu dnia, kończyłam pracę i totalnie poświęcałam jakby czas sobie, ale zaczęłam sobie planować po prostu różne rzeczy i na przykład dzisiaj też przez to, że zaplanowałam sobie te zakupy, to taka byłam bardzo też zorganizowana. No i oczywiście tak to działa, że im więcej rzeczy jest do zrobienia, im więcej planów mamy, im więcej obowiązków, tym bardziej i lepiej jesteśmy zorganizowani. Także w ogóle mnie to nie dziwi, ale przypomniało mi właśnie, że można tyle rzeczy zrobić i wcale nie zajmuje to jakoś bardzo dużo czasu, albo nawet jak zajmuje, to i tak jest ten czas jeszcze na inne rzeczy i tym samym właśnie jest 20 i ja mam jeszcze teraz czas normalnie spędzić spokojnie wieczór, także bardzo się cieszę. Tylko z tymi rzeczami nie wiem. Nie wiem, ale to wiecie, to są takie pierdoły. Czekają porządki w szafie, ale też przyznam Wam szczerze, że teraz nie wiem, kiedy będę miała na to czas, bo generalnie myślę o tym, żeby przejrzeć to wszystko tak gruntownie, tak dobrze, ale jak ja to wywalę, to ja nie jestem w stanie zrobić tego jednego dnia i nie chcę potem, żeby to się tak walało tutaj, bo... No bo nie wiem, kiedy będę mogła to skończyć po prostu i tak się obawiam, że może mnie to bardzo przytłoczyć, więc tak się jeszcze zastanawiam, jakby to sobie tutaj ogarnąć jakoś, nie wiem, może powoli. A może najdzie mnie któregoś dnia. Nie wiem, w każdym razie tak. Chyba kończę już na dziś. Taka jestem, powiem Wam, naprawdę i zaskoczona, i taka zadowolona, że tak to wygląda, że dzisiaj naprawdę dużo rzeczy też zrobiłam. Ale skończyłam w miarę o czasie, tak jak chciałam, tak jak sobie wszystko właśnie zaplanowałam. Także naprawdę bardzo mnie to cieszy. I widzimy się jutro, to znaczy ja jutro pewnie będę nagrywać. I też z jednej strony myślę, a może by właśnie odpoczywać, a może coś, a z drugiej strony też mam jedno wyjście, no ale to jutro sobie pogadamy pewnie, no i zobaczymy. A jak będę miała wolne, no to może to mnie zmobilizuje do czegoś, no to nie wiem. Wiecie, ja to też nie mówię nie, bo na live'ie właśnie też ostatnio mówiłam, że wystarczy, że mi czasem jakaś myśl przemknie przez głowę i ja się zarzekam, że nie, nie, ja tego nie chcę, nie. I wystarczy ta jedna myśl przez chwilę i potem, dobra, robię to. Więc nie wiadomo. No, jutro też jest dzień, także ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że nie było aż tak bardzo chaotycznie. I widzimy się dla mnie jutro, a dla Was pewnie za kilka dni. Także do zobaczenia, miłego dnia.